Pierwsze, jestem mocno niezadowolony ze swojej postawy, dlatego że za mocno się zdenerwowałem na sędzie, bo sędziowie to jest ich praca, ale zdenerwowałem się na swoich zawodników, co obiecałem sobie, że nie będzie, dlatego w szatni pierwsze przeprosiłem za swoje zachowanie i powinno się coś takiego wydarzyć. Bo moje zdenerwowanie na ławce właśnie było związane nie z samą grą, ale brak ognia, chęci wygrania jak najwięcej z przeciwnikiem, tego my trenerzy w Śląsku Wrocław nie chcemy. Musimy na 100%, jeżeli chodzi o koncentrację i nasze umiejętności. I ta dobra gra musi być w każdym spotkaniu. Jak będzie delikatnie koncentracja, albo świadomość, albo lekceważenie delikatnie przeciwnika, to będziemy mieli problemy. Takie rzeczy się zdarzają. Najbardziej mnie boli 20 strat. Kilka rzeczy sobie zakładaliśmy przed spotkaniem i zawsze są zakładane i chciałbym, żeby przynajmniej w 50% były te rzeczy wykonane, bo wiemy, że w 75-100% nie da się wykonać. Ja chcę grać bardzo ofensywnie, ja chcę, żebyśmy wygrywali po fajnej grze, pomimo tych 20 strat dzisiaj były momenty fajnej gry. Wszystkie rzeczy nie złapaliśmy. Dobre podanie, zawodnik był nieprzygotowany. Gdzieś mu piłka wyleciała. Zbiórka. Też mieliśmy piłkę już w rękach. Prawie nagle ktoś się zagapił. I to chyba najbardziej zabolało. Ale tak jak mówię, no takie rzeczy się zdarzały. Tylko chciałbym, żeby jak najrzadziej się zdarzało.